Małopolskie. Witam serdecznie widzów telewizji Małopolskie TV, Top of the Top, Sopot Festival. Jedną z gwiazd niewątpliwie jest Krzysztof Ibisz. Ja nie jestem gwiazdą, ja tylko prowadzę koncert lata 80., czyli koncert Life is Life. No ja się bardzo cieszę, bo to taki będzie koncert, no tak naprawdę, nie wiem czy pana młodości, ale mojej tak, bo ja się wychowałem w latach 80. I jak tutaj widzę zespół Kobra Nocka albo Lombard, sprzeżej to sam, to serce mi rośnie. Ale także zagraniczny wykonawcy Rick Astley, no mnóstwo takich gwiazd, gdzie słuchaliśmy zespół Opus, Life is Life. Tak naprawdę nie ma chyba nikogo, kto żył w tamtych czasach i nie pamięta tego przeboju. Także szykuje nam się taki bardzo sopocki, trochę sentymentalny koncert. No, ale nie wymienił pan największej gwiazdy mojego serca, Belinda Carlisle. A Belinda Carlisle, tak, ale także zaśpiewa Edyta Górniak w tym koncercie. Więc oczywiście można by się listować, bo gwiazd mamy naprawdę kilkanaście w tym koncercie, a w czasie całego wieczoru, czyli te oba koncerty, bo także walczą dzisiaj gwiazda bursztynowego Słowika, najbardziej legendarną nagrodę festiwalu, no to tych gwiazd jest naprawdę dużo. Panie Krzysztofie, jak to się dzieje, że telewizja Polsat zdobywa zawsze tych największych, bo Top Trendy jest topowym festiwalem, czołówka polska, zagranica, proszę bardzo, każda gwiazda, która jest teraz w radiach, w telewizjach, jest w Polsacie i jest na Top of the Top. To jest magia naszej stacji, naszych szefów, Marcina Perzyny, pomysłodawcy, organizatora festiwalu, ale też myślę, że magia renomy, którą te festiwale stworzyły, bo festiwal Top Trend, już mieliśmy 11. edycję tego lata, natomiast no, Sopot Festiwal ma swoją wielką markę i to jest, tak jak dzisiaj na konferencji prasowej powiedział prezydent Sopotu Jacek Karnowski, jak gdzieś tam za granicą mówi się Sopot, to ktoś od razu mówi festiwal, bo to tyle lat tradycji, tradycja, no bardzo się cieszymy, że możemy ją kontynuować teraz właśnie w telewizji Polsat. No tak, ale telewizja Polsat, mało tego, są złośliwi, albo też niezłośliwi. Niektórzy dziś na konferencji prasowej powiedzieli, że Polsatowi tylko jeszcze brakuje Festiwalu Polskiej Piosenki. No nie wiem, jak to będzie. Jesteśmy w Sopocie, kochamy Sopot, jesteśmy tu co roku, właściwie teraz już dwa razy w roku. A jak będzie dalej, zobaczymy. Ale cieszymy się, że artyści przyjeżdżają. Mamy takie nazwiska naprawdę na tym festiwalu. Myślę, że będzie też no, wielki hit pod względem oglądalności, ale doskonale wiem, jak wygląda sytuacja z biletami. Nie ma żadnych biletów, wszystko sprzedało się na pniu. Jak jakieś tam 2-3 bilety wchodzą do systemu, no to one znikają w sekundę tak naprawdę i wiem, że teraz tam pod bramami Opery Leśnej stoją ludzie, tak, i ludzie skupują te bilety, żeby je sprzedać dalej. Znam cenę, nie będę mówił, żeby Państwa nie przerażać, ale naprawdę biletów nie ma, a jeżeli gdzieś tam chodzą w drugim obiegu, są bardzo, bardzo drogie. Panie Krzysztofie, na zakończenie tylko takie pytanie. A Państwo oczywiście w telewizji Polsat bezpłatnie, elegancko, przy herbatce zobaczycie sobie festiwal. No, to się nazywa człowiek, który umie zareklamować, ale telewizja Małopolskie TV jest takim sprzymierzeńcem i dobrym duchem telewizji Polsat. Każdy z festiwal pokazujemy. Panie Krzysztofie, czy gwiazda tego formatu jak pan, czyli prezenter, który tak naprawdę powinien wyjść, zapowiedzieć, ma tremę? Można tak powiedzieć, że jest to coś w rodzaju takiej mobilizującej tremy, ale ja uważam, że Bóg sprzyja przygotowanym. Przegadaliśmy to dokładnie, jeszcze teraz mieliśmy spotkanie, więc mniej więcej wiemy, jakie są tematy tych zapowiedzi, a jeżeli coś się wydarzy niespodziewanego, to nawet dobrze, bo widz kocha takie sytuacje, także niech się zdarzy. No to niech się zdarzy i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pozdrowienia dla widzów Małopolski TV. Dziękuję.